Spróbuj rosołu z tego przepisu, a na pewno nie pożałujesz. Włoszczyznę i cebulę kroję pod skosem, przyprawiam odrobiną soli i pieprzu, polewam olejem rzepakowym. Dwa udka kurczaka oraz kilka skrzydełek kaczki przyprawiam mieloną kozieradką, suszoną nadką pietruszki i także ponownie skrapiam olejem. To wszystko ląduje w piekarniku 220 stopni 30 minut. Następnie wyjmuję i przekładam do garnka, zalewam zimną wodą, dodaję świeży lubczyk i jedną papryczkę piri piri. Zagotowuję i gotuję na małym ogniu przez 4,5 godziny. W tym momencie odcedzam i dodaję chili suszone oraz suszoną natkę pietruszki, również doprawiam minimalną ilością pieprzu i soli. No i voilà, pyszny rosół gotowy, teraz tylko wystarczy dodać ulubione kluseczki.